Cześć, ja nazywam się Jakub Szyndler, witam w kolejnym odcinku Cenice Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Dzisiaj powiemy sobie o czymś, co handlowcy nazywają ustawiakiem zera, ZDI50, a u mnie jakoś tak uważa, że narzędziownik, który przejąłem, to po prostu zetownik, czyli taki wynalazek, który pozwala Wam określić, kiedy jesteście narzędziem, albo właściwie czymkolwiek innym, dokładnie 50 mm od powierzchni. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy materiał rozpoczniemy sobie oczywiście od kalibracji naszego zetownika, jak to zwykle mówię na kanale, dlatego że raz na jakiś czas warto to robić. Z naszej pięknej skrzyneczki, w którą przychodzi, wyjmiemy sam zetownik, czyli urządzenie, którym będziemy się mierzyć, oraz wałeczek szlifowany, który przydaje się po to, żeby zlicować powierzchnię tłoczka z powierzchnią obudowy, a co za tym idzie sprawdzić jego kalibrację. I zacznę od rozkręcenia całego układu, po to, żeby pokazać Wam, jak on wygląda w środku. Niezbudowany zadziwiająco prosto, gwarantuję, jeżeli się nie odważyliście nigdy rozkręcać swojego, to możecie to zrobić w miarę bezpiecznie. Po wyjęciu tłoczka w środku ukazują nam się cztery sprężynki, które nie bardzo chcą wypaść, oraz właściwie zwykły czujnik zegarowy i troszeczkę elementów od kalibracji, czyli tak naprawdę kilka robaczków i jedna śruba. W tej chwili moja tarcza jest zupełnie luźna, była rozkręcona, więc troszeczkę ją sobie umocnię. Nie dokręcam jej tak na amen, ale dokręcam ją tak, żeby przesuwanie jej wymagało stosunkowo dużej siły, żebym dalej mógł to dokalibrować później, ale jednocześnie, żeby sama mi się nigdy nie rozkalibrowała. Jak też przygotuję sobie aceton, żeby wyczyścić kilka elementów, bo tak jak wspomniałem, dawno był on nierozkręcany, nieużywany, no i tam, jak zaraz zobaczycie, nawet na papierze, troszeczkę takiego niezbyt ładnego syfu na nim się zebrało. I tutaj nie czyściłem wnętrza, bo nie ukrywam, że robię to drugi raz pod rząd, jakby pod kątem kamery, więc wnętrze już jest z grubsza wyczyszczone i naolejone, musicie mi zaufać, że tak jest. Wyczyszczę też sobie powierzchnię gwintu, wewnątrz tego nie robiłem, bo nie miałem ze sobą patyczków do uszu. Zrobiłem to po to, że będę używał Loctite'a do złożenia niektórych elementów, dlatego żeby ta kalibracja mi się zbyt szybko nie rozjechała. Zwłaszcza, że ten malutki robaczek, który teraz wykręcam, on potrafi w miarę szybko się gdzieś tam rozkalibrować od drgań, bo nacisk na niego w pozycji zerowej, jakby na wyciągniętym zetowniku, jest bardzo niski i on potrafi sobie uciec, więc generalnie sugeruję użyć jakiegoś blokera do gwintów, nie zaszkodzi. Brakuje mi tutaj takiego jednego pinu ustalającego, on się zgubił lata temu, natomiast jak pokazuje doświadczenie, właściwie nie zmienia on pracy zetownika. Stąd też nałożę sobie tylko nową warstwę oleju, wykorzystuję zwykły olej maszynowy, nigdy nie miałem z tym problemu, ewentualnie dowolny inny w miarę płynny smar oczywiście też zadziała, ale olej zawsze się znajdzie, a jeżeli nie, to możecie zaczerpnąć palcem ze zbiornika smarowania wrzeciona w hasie, jak najbardziej tamten olej też sobie poradzi. Sprawdzę, czy mój tłoczek porusza się ładnie i suwliwie, tak jest, więc założę sobie teraz sprężynki, które mają za zadanie go wypychać, oponować, prawda, sile chociażby grawitacji, no bo jego zwykle używamy jednak stojącego w pionie, no i złożę sobie cały układzik. I teraz rozpoczniemy całą kalibrację od dokręcania sobie dolnej śruby tak z grubsza do jakiejś tam pozycji, która wydaje nam się ok. Później będziemy musieli nią wielokrotnie ruszać, więc to jest taka wartość bazowa na pierwszy raz. Ale zanim to zrobię, tak jak wspomniałem wcześniej, nałożę kropelkę Loctite'a celem zamocowania tej śruby raczej już na stałe. Jakby niebieski czy też czerwony zawsze jest do złamania siłą jakby klucza. To nie jest problem, żeby go odkręcić. To nie jest taki klej, którego nie jesteśmy w stanie ruszyć. Więc jak za kolejne kilka lat będę chciał rozebrać cały układ, myślę, że spokojnie powinienem sobie z tym poradzić. Także zróbmy sobie szybciutkie skręcenie układu. I teraz dokręcę sobie tą malutką śrubkę regulacyjną. I co do zasady, te dwie śruby to będą jedyne śruby, którymi będziemy się regulować. Śruba na dole będzie odpowiadać za pozycję wyjściową tłoczka, tą na górze, a ta mała śrubka będzie odpowiadała za pozycję dolną tłoczka, a właściwie za odczyt pozycji dolnej tłoczka, kiedy narzędzie już dojedzie do pozycji, która mnie interesuje. No i zaczynam od tego, że dokręcam się tak, żeby zobaczyć jakiś ruch na czujniku, żeby coś tam się już pojawiło. I teraz próbowałem dokręcić tę śrubę dalej, myśląc, że obrót jest wykonany pełny, ale jak się okazuje, nie był. Stąd też będę musiał jeszcze znacząco podkręcić górną śrubkę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tylko dołożymy sobie oczywiście wałeczek, żeby być na zerze. Jak widzicie, ja w tej chwili pokonałem niepełny obrót. Lubię mieć w ten sposób skalibrowany zetownik, żeby zrobić najpierw pełny obrót na wskazówce, a dopiero później dojechać do najbliższego zera. Czyli w praktyce jeden cały obrót to jest to, jak będę chciał się skalibrować. Dokręcam więc moją wskazówkę tak, żeby robiła pełny obrót po wciśnięciu tłoczka. I teraz poluzuję troszeczkę cały tłoczek, tak żeby wskazówka z grubsza też zaczynała od zera. Uważam, że jakoś tak ładniej i solidniej jest wtedy, kiedy to jest jeden cały obrót, a nie jeżeli startujemy gdzieś z połowy skali. Tak więc dolna śrubka w pozycji wyjściowej na zero,
i wałeczek dołożony do pozycji 0. One troszeczkę się teraz rozmijają, mam około setki różnicy, więc jakieś tam delikatne regulacje górną śrubką czy też dolną na pewno trzeba będzie wykonać. A jeżeli ustawię już wszystko dokładnie tak jak chcę, to oczywiście zawsze mogę delikatnie przekręcić tarczę, tak żeby upewnić się, że ta tarcza pokazuje dokładnie zero po naciśnięciu, bo to jest ten moment, który tak naprawdę jest dla nas najbardziej istotny. Pozycja w górze nie jest już tak znacząca, ona jest bardziej tak dla czystości obsługi, żeby to jako tako wyglądało i żeby jako tako było wygodne. Co jeżeli natomiast wasz zetownik nie posiada na górze powierzchni, która pokrywa się z równym 50 mm, tak jak w wypadku tego zetownika, i nie możecie użyć tego typu wałka kalibracyjnego, wtedy jedynym rozwiązaniem dla was pozostaje po prostu wykorzystanie mikromierza i zmierzenie mikromierzem równych 50 mm na wysięgu wciśniętego tłoczka. Ja sobie skontroluję oczywiście na wszelki wypadek mój zetownik, czy on na pewno w dalszym ciągu ma 50, czy nie został gdzieś bardzo bity, i tutaj proponuję jakiś uchwyt, bo niestety magnesy mocno przeciągają mi całą zabawkę. Tak, na obudowie powinniśmy teraz widzieć, że faktycznie jest 0 na 50 deszce, więc próbuję go teraz wysunąć, znów magnes troszeczkę przeszkadza, ale damy radę. I wsunę go tył, gdzie obudowa zetownika jest troszeczkę wyluzowana, żeby sprawdzić, czy w dalszym ciągu wskazówka wskazuje 0. I tak dokładnie jest, czyli 50 faktycznie jest obmierzone, a jednocześnie potwierdziłem, że mogę się kontrolować zawsze w oparciu o wałek wzorcowy, a niekoniecznie za każdym razem muszę używać mikromierza. Dojechałem więc sobie moją głowicą troszeczkę nad detal. Na detalu położę sobie mój zetownik, on jest magnetyczny, więc on się całkiem ładnie łapie, jeżeli obrabiacie materiały ferromagnetyczne. I dojadę jedną z płytek do jego powierzchni. Oczywiście robię to od tyłu zetownika, tam gdzie obudowa jest delikatnie wyluzowana, ona tam jest obniżona, po to, żebyśmy nie uderzyli żadną inną płytką. Wyzeruję wskazanie na czujniku, po czym obrócę głowicę na kolejną z płytek. No i oczywiście nowa dobra głowica powinna mieć te płytki na zerze, ale ta głowica, jak widzicie, już swoje przeszła. No i mam tutaj dobrych 500 na jednej płytce pozycję wyższą, co też oznacza, że jeżeli planowałbym taką głowicą, to oczywiście ta najbardziej wysunięta płytka będzie tą, która będzie ustalać mi wymiar detalu. Wszystkie inne, jak widzimy, są zaniżone. No i dzięki temu mogę w miarę łatwo ocenić po pierwsze stan głowicy, a po drugie ustalić faktyczny offset, bo jeżeli teraz opuszczę się o 50 mm, to jestem dokładnie na powierzchni i ani nic nie przybieram, ani nic nie ustawiam. Podobnie też jest na tokarce. Jeżeli okaże się, że musicie ustawić się bardzo dokładnie do zera, który istnieje, ewentualnie zebrać bardzo dokładną odległość od zera, to również mogę sobie wrzucić mój zetowniczek i do tego zetowniczka dojechać po prostu zwyczajnie nożem, który będę chciał użyć, czy to do ustawienia bazy, czy też do dalszej obróbki, zrobić jeden pełny obrót. I kiedy dojadę do zera, ja się tutaj troszeczkę cofnąłem, bo zawsze dojeżdżamy w jedną stronę, żeby skasować luzy, zakładam, że jestem teraz dokładnie 50 mm od czoła mojego detalu. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Jak z każdym instrumentem pomiarowym, raz na jakiś czas należy sprawdzić po pierwsze, czy działa, a po drugie, czy działa poprawnie, więc taki mały serwisik, jaki dzisiaj sobie zrobiliśmy, zdecydowanie jest wskazany, zwłaszcza, że ten serwis nie był robiony dobrych kilka lat, więc to już był chyba na niego czas. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy też dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to dalej w komentarzu. Jeżeli było tak, też napiszcie dalej w komentarzu. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku już za tydzień.